ciągle w domu słyszałem Maria Kotewska, Maria Kotewska. Nawet nie bardzo wiedziałem, kto to był, ale mój ojciec ciągle o nim mówił, no, śpiewa Maria Kotewska. Jeszcze było tam drugie nazwisko, Sława Przybylska. Więc te dwa nazwiska pamiętam od zawsze. A ja was zapraszam na karuzelę. Karuzela, karuzela, nabielana, co niedziela. A śpiewała to w filmie Irena do domu z Adolfem Dymszą. Panią Marię znałam od dziecka. Była przyjaciółką moich rodziców, a właściwie to koleżanką z przedszkola mojego ojca. Przepraszam, ale zginął mi chłopczyk. Ja chciałem podać jego rysowi. Po pierwsze, najładniejsze w świecie oczy. A, tak. Mój ojciec mieszkał przy ulicy Żywieckiej jako chłopiec, natomiast pani Maria tam, gdzie jej rodzinny dom, czyli przy ulicy Sępołowskiej, więc to jest ta sama dzielnica. No i chodzili do wspólnego przedszkola i razem tańczyli Krakowiaka później w teatrze tym polskim. Tu jest pani Maria z Małgosią. Tak, no to jak to zleciało? To jest tam u nas na górze, prawda? To ten, tak. Ten stary Tapczan. No to taki to był szczyt gwiazdorstwa pani Marii. No, tak. Jo koniku, a jak się postarasz, to na kolację zajedziemy akurat. Ale nie uważa się za gwiazdę. Nie. I ona tutaj przecież przy stole nie opowiadała, jak śpiewa piosenki. Przecież po pierwsze to chyba nikogo nawet nie interesowało. No bo myśmy tu mieli się dobrze czuć, a nie siedzieć na występie. A po drugie, ona instynktownie to robiła. Jest normalną panią Marią i nie zawracać jej głowy piosenkami. Spotykali się ze wspólnymi znajomymi na imieninach, u jednych, u drugich, u trzecich, bo była ich taka jakby cała grupa przyjaciół. A to ja jestem? Tak, ty, ja i pani Maria w środku. Tak, rzeczywiście. Patrz, ja tu ledwo i ciebie ledwo poznaję i siebie ledwo poznaję. Niestety, lata. A, to jest ten obraz, tak. Obraz od Jeleńskich, tak, tak. A tu jesteś jak ty. Jak to zleciało. Ty jesteś. A tu jestem z panią Marią, tak, to obdarowałem całą rodzinę tym zdjęciem. No, było się kiedyś młody i przystojny. Przeszło minęło, jak uczę mojego wnuka, tempora mutantur. Czasy się zmieniają. Pamiętasz? To jest tak, to jest z biegu Fiata. Przełajowego z biegu w Bielsku, kiedy, bo biegam już kilkadziesiąt lat, to właściwie już teraz kończę. I tu nie pamiętam, co już zrobiono, że była wtedy na mecie pani Maria, tego po prostu nie pamiętam, tak, tutaj jestem na mecie. I kiedyś pani Maria zdradziła mi się z taką historią. Mianowicie, że dzwoniła do niej, czy ona do niej, do tej swojej siostry, Jasi, do Argentyny. I mówi, wiesz, Wojtek, którego tu poznałaś, bieg maratoński w Warszawie. Pobiegłem. I pani Maria mówi, wiesz, a powiedziałam jej, że ty ten bieg wygrałeś. No więc to brzmiało to humorystycznie. Ona lubiła tak trochę podkolorować rzeczywistość, żeby była piękniejsza. Tak, ja wygrałem bieg maratoński, dobre sobie. No ale tak powiedziała. Pani Maria była, oprócz tego, że była wspaniałą piosenkarką, to była też doskonałą gospodynią domową. Piekła, gotowała, wymieniała się z tymi wszystkimi paniami przepisami. Ożeniłem się w 1977 roku, tu zamieszkałem i cały czas ta pani Maria Koterska się tu w moim życiu przewija, mimo że ja to ani stąd nie pochodzę. Jestem gdzieś tam spod Wrocławia i to tak właściwie trwa do dzisiaj. O, popatrz, jaki deszcz, a nam to nic nie szkodzi, bo w sercach naszych wiosna, w nich słońce nie zachodzi. Jak już moja mama i pani Maria były starszymi i ja mamę zawoziłam do pani Marii, to zawsze jak przyjeżdżałyśmy, to czekała na nas wspaniała herbata, mango, zaparzana w takim ślicznym czajniku, no i zawsze coś dobrego upieczonego. Czy to sernik,
o którym tak ostatnio właśnie na tym spotkaniu w Cafe Maria była mowa, że przekazany został przepis i rzeczywiście częstowano nas sernikiem. Czy to rzeczywiście z tego przepisu, to nie wiem, ale był dobry. No co jeszcze? Zawsze, jeżeli żył jeszcze Jasiu, oczywiście przyjeżdżałyśmy, no to Jasiu, mimo że był już po udarze i był na wózku, to zawsze nam towarzyszył w tych spotkaniach. To u pani Marii na herbacie i to ten słynny czajnik tutaj, o którym mówiłam. Herbatka, tak, u pani Marii. Tak. Jak to te lata zleciały, no proszę, tak jest. No było. To zdjęcie Jasiu jeszcze musiał robić, tak? A tu z kolei Jasiu. A, jest Jasiu. I mój tata. Tata twój podnosi koniak do góry. To jest, rzadko mu się coś takiego zdarzało. To też jest u nich mieszkanie, tak, prawda? Tak, tak, bo te obrazy widzę tutaj. To było bardzo, bardzo, bardzo wesołe spotkanie. Ty przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Opowiadała o tym Michnikowskim, o Kobieli, Wysockiej. Gdybym miał panu powiedzieć, no z czym mi się kojarzy Maria Kotepska, to jest taka trochę odpowiedź, wie pan, no, wysublimowanego, nazwijmy to umownie, intelektualisty. Mianowicie, no z tym, co było jakąś szansą na przeżycie tego minionego ustroju. Wie pan, dla mnie ten ustrój, który ja przeszedłem od urodzenia do 89 roku, nie był ustrojem jakiś tam totalitarny. To się tak dzisiaj mówi, pan komuniści, walczący z komunistami. To był ustrój niewyobrażalnie nudny, szary. Kabaret starszych panów. Wczoraj znowu natrafiłem na fragment z tego kabaretu starszych panów. Jest taki sketch Gołasa, Wiesława Gołasa. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. To właśnie było PRL. I w tym PRL-u były te drobne takie światełka jakiejś radości, jakiejś normalności. No choćby ta karuzela, te parasolki. Bardzo często opowiadała o swoich wnukach i wiem, że z Jasiem bardzo często jeździli do Wiednia, żeby tymi wnukami się opiekować. Teraz to już dorośli ludzie, którzy sami mają, znaczy jeden z wnuków, Jan, ma dwójkę dzieci, które na szczęście pani Maria jeszcze przed swoją śmiercią poznała, czyli była prababcią. Śpiewałam dalej i dalej. Nie jeden szlagier dawno już zgasł, a moje piosenki niby korale na nitkę wspomnień nawlekał czas. Potem jak pani Maria już została, no, sama można powiedzieć, to kontakt z moją mamą był właściwie to codzienny. Codziennie do siebie telefonowały. Mama pytała panią Marię, czy czegoś nie potrzebuje, pytała o zdrowie. No i tak było aż do grudnia 2020 roku, aż do momentu, kiedy pani Maria została zabrana do szpitala. No i moja mama po 3 tygodniach też odeszła. Chyba załamała się, ponieważ była to, pani Maria była jej ostatnią przyjaciółką z tego pokolenia, bo wcześniej wszyscy niestety odeszli. Zresztą nie moja w końcu w tym głowa, lecz wiem, że w chwilach dobrych czy złych z moją piosenką śpieszyłam do was. Dla was skrążyła piosenek my karuzela, karuzela, świątek, piątek czy niedziela. Na karuzeli mojego życia. Książka fantastyczna. Jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, to polecam. Nie wiem, czy można ją jeszcze gdzieś kupić, ale napisana naprawdę świetnie. Także tam są przeróżne historie, które my może i wcześniej słyszeliśmy gdzieś, będąc, powiedzmy, siedząc przy stole, ale zostały zebrane i naprawdę polecam. Ach, jak to dobrze, tak i